Dzień dobry Państwu, Rafał Roski z tej strony. Proszę Państwa, kiedyś młody chłopczyk zapytał się profesora: Panie profesorze, czy istnieje ciemność? Oczywiście, że istnieje. Nie, proszę pana. Proszę pana. Ciemność to jest brak światła. Czy istnieje zimno? Oczywiście, że istnieje zimno. Nie. Zimno to brak ciepła. Czy istnieje Bóg? Czy, 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 Bóg, Bóg, czy, Bóg, czy istnieje zło? No, oczywiście, że istnieje zło. Nie, zło jest wynikiem braku Boga i miłości. Proszę Państwa, żyjemy w czasach, gdzie cały system wartości, percepcji, można powiedzieć, zasad moralnych, został wywrócony do góry nogami. Eee, dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Ryszard Halwa. Porozmawiamy na temat, co możemy my jako chrześcijanie. W jaki sposób możemy przeciwdziałać temu, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Polsce, w kwestii tęczowych piątków, w kwestii e, propagand e, propagandy, e, dziwnych środowisk, które ten system, na którym zbudowano potęgę europejską, jest negowany, niszczony, wyśmiewany. E, Zbliżają się wybory do Europarlamentu. Czy... Polska może liczyć na przedstawicieli, którzy mają pewnego rodzaju już program polityczny i oparty na fundamentach, które, tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, jeżeli że mamy budować nasz dom na skalę. Czy takie coś istnieje już dzisiaj? O, y, oczywiście, że tak. Y, wiemy, że założyciele Europy marzyli o Europie, która będzie chrześcijańska, oparta na, na, na fundamencie. Na, na domu, który jest zbudowany na skalę, bo, bo na piasku się rozsypie. To są kandydaci na ołtarze, ale wiemy, co zrobiono z tej Europy. E, między innymi, y, y, Polska ratyfikowała konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Widzimy piękna nazwa. Oszukano Polaków, nie powiedziano o prawdzie, bo my, jako Fundacja Obrony Życia, zajmujemy się walką z przemocą, prowadzimy ośrodki dla matek samotnych, dla ofiar przemocy, leczymy ludzi dotkniętych chorobą, bo prowadzimy poradnie. Profesor Hazan pracuje, leczymy niepłodność. I właśnie w konwencji Rady Europy. W punkcie 12 czytamy. Punkt 12 mówi o walce ze stereotypami. Za stereotypy przyjmuje się kościół, czyli trzeba walczyć z tymi stereotypami, z kościołem. Rodzinę, z którą też trzeba walczyć, bo to są stereotypy. Jest promocja ideologii gender, czyli płeć kulturowa, to o czym pan powiedział, tęczowe jest piątki. To ciekawe pytanie: to, co ksiądz powiedział, to było z tego 12 punktu. Zastanawiam się, czy podobnie jak w Polsce, w Polsce, tak, że posłowie mogą składać tak zwane interpelacje poselskie, czy podobnie jest w Europarlamencie? Bo tu pytanie do partii rządzącej, która wygrała wybory właśnie opierając się na fundamentach na temat właśnie kwestii wiary, tradycji. Tak, przyznawali e, się dokładnie. Do tej... dokładnie. Pytanie za 100 punktów: czy któryś z europosłów e, partii rządzącej. Złożył choćby jedną interpelację poselską w, w Europarlamencie, e, właśnie z zapytaniem prostym. Dlaczego w tej walce wymieniony jest Kościół katolicki w kwestii stereoty stereotypów? Stereotypów, no właśnie. E, I to jest właśnie, i... Bo ja zawsze jestem zwolennikiem tego, że obiecywać każdy może dużo, mówić każdy może dużo, ale poznacie ich po owocach. Ale więcej powiem. E, pewnie, że trzeba interpelacje e, w parlamencie i tak dalej. Ale tutaj rządzący powinni zmienić to, wycofać się z Konwencji Rady Europy, na podstawie której między innymi organizuje się tęczowe piątki, żeby w Polsce katolickiej Ministerstwo Edukacji wyrażało zgodę niby za zgodą rodziców, no to to jest skandal. Dalej jest między innymi walka z tym, z wartościami. Dlaczego Dlatego ksiądz, powinniśmy przykład... wycofać się z tego i wprowadzić kartę rodziny, mm -hmm. za którą optował m.in. Jan Paweł II, no i założyciele Europy. A mam do księdza pytanie. W kwestii właśnie wyboru do Europarlamentu jest zjednoczona prawica. Dlaczego ksiądz nim nie zastanawia się, czy nie połączyć sił? Ja nie wiem. Ja nie, nie będę nigdy politykiem, ale ja wspieram e... Te podmioty i mam prawo do głosowania e, i namawiam ludzi do głosowania na podmioty, które będą za obroną życia, za obroną e, narodu, e, tak jak na jasnej górze przez 6 lat każdy pierwszy piątek miesiąca odprawiłem sześwię o obronie życia, rodziny i narodu. Te ważne rzeczy. Dlatego wspieram między innymi komitet wyborczy Wyborców Prawdziwa Europa. I zjednoczenie chrześcijańskich rodzin, gdzie połączyli pan Piotrowski, który działa w Radio Maryja, tam ma felietony cotygodniowe, tam jest profesorem na uczelni, jest profesorem na kulu, jest eurodeputowanym, porządny człowiek, i Bogusław Rogalski, który jest przewodniczącym Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. I była próba między innymi. Wystawienia kandydatów do Sejmiku Mazowieckiego, gdzie na pierwszym miejscu była nasza pani prezes Barbara Gabryć, którą wspieram, która zajmuje się od wielu lat obroną życia, działa u nas i ona też będzie na pierwszym miejscu kandydować tutaj z Mazowieckiego, z Warszawy do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Chcę powiedzieć o czterech filarach, które zaproponował m.in. kardynał Sarach. Wiemy, że, że wielki kardynał, e, który jest przewodniczącym, e, prefektem kongregacji e, do spraw liturgiki, on powiedział: tak, jeżeli chcecie zadbać o, zmianę, o zmiany w Europie e, czy w kraju, opierajcie te działania polityczne, swoje prace na czterech filarach. Pierwsza obrona życia, czyli tak ważna, bo wiemy, Wiemy, że niemalże zachodnia Europa wymiera. Kiedyś Jan Paweł II mówił: Wołam do ciebie, stara Europo. Odnów korzenie swojej cywilizacji, czyli korzenie chrześcijaństwa. Mocne. Mocne. Demografia jest zagrożona w Europie. Europa wymiera. W Polsce jest trochę lepiej. A więc pierwszy filar obrony życia. Drugie, małżeństwa. Ale zobaczcie, gdzie w kwestii małżeństw, jeżeli nie zmienimy tematu kwestii kosztów pracy. Jeżeli Polacy nie zaczną więcej zarabiać, bo tak naprawdę zauważmy, że większość rozwodów dzisiaj jest, ma podłoże finansowe. Brak stabilizacji finansowej, problemy finansowe. No jest to duży problem, na pewno. E, I uważam, że bo kwestia na przykładowo prosta, tak? No Ja jestem człowiekiem, który jest po rozwodzie, niestety. I wiem, co u mnie było przyczyną. U mnie było przyczyną to, że ja nadal kocham moją żonę. Nadal kocham moją żonę, kocham moją córeczkę i, i nigdy w snach najgorszych nie zakładam takiego scenariusza. Ale problemy finansowe, problemy innej treści spowodowały to, że niestety, ale zaczęły się pojawiać tak zwane ogniska zapalne, które zaczęły potem płonąć wielki ogień. I uważam, że e, ja jestem zwolennikiem jednego, żeby w Polsce zacząć mówić. Nie o kwestii obniżania podatków, prywatyzacji, na temat kwestii innych rzeczy, tylko na temat jednego słowa, które się nazywa godność. Bo nieważne, jaki człowiek ma poglądy polityczne, jakie ma marzenia, jakie ma ideologie, czy jest heteroseksualny, czy homoseksualny, wspólnym elementem łączących wszystkich Polaków, nie tylko Polaków, jest chęć życia godnie. Żeby za pracę, którą wykonuje, miał e, wynagrodzenie, które pozwoli mu zapewnić byt rodzinie i w ten sposób automatycznie kwestie związane właśnie z rozwodami, i rozpadami małżeństw zostaną zmniejszone. Jeżeli będziemy walczyli o godne życie nie tylko dla nienarodzonych dzieci, ale również godne życie dla osób starszych, dla samotnych matek, dla osób odrzuconych przez społeczeństwo, na przykład bezdomnych. Dla osób również, które zakładają rodzinę. Żeby dla nich godność, żeby w Polsce godność przestała być marzeniem. Ale standardem. Nie, oczywiście, ale wiemy, że, że powiedzmy ta ekipa o wiele więcej zrobiła niż wcześniej było. Bo dawniej kradziono na potęgę. Ale tak, zobaczmy. Finansujemy Ukrainę. Nie chcę oderwać się od banderyzmu. Poprzednia ekipa Finansowała Grecję, gdzie lepiej im się powodzi. Kto dzisiaj pyta, co z tymi pieniędzmi? Pani gronkiewicz walc jako prezes Narodowego Banku Polskiego no to mówiła: pytanie, co To nam się opłaca. To... Co nam się opłaca? Ratowaliśmy Grecję bogatszą, gdzie lepiej im się żyje e, i co? I nic z tego. A więc tak, nawiązuje dalej do filarów obrona życia. Czyli również sprawa demografii z tym związana, ważna. Dalej, małżeństwa rodziny, żeby lepiej się żyło, o czym pan mówi. E, później, walki z gender, z patologiami. E, jest wyrok NSA, który uznał małżeństwo homoseksualne e, z dziećmi e, za właściwe zgodnie z konstytucją, i niedawno również. Sąd administracyjny w Warszawie to samo uznał, że nie jest to sprzeczne z konstytucją. Proszę państwa, gdzie my jesteśmy? Dlatego powinno się e, politycy powinni po, mocno e, powołać ustawę, która będzie uznawać, że małżeństwo to jest związek między mężczyzną a niewiastą. Nikt nie walczy z tymi, którzy mają tendencje e, homoseksualne, niech sobie co chcą robią w domu, a nie nie można zgodzić się, żeby manifestowali to na ulicach, żeby deprawować dzieci. Nieraz rodzice wychodzą z dziećmi i widzą, widzą zboczonych na przeczepie, poprzebieranych, e, śliniących się facetów. No nie można do tego doprowadzić, proszę Państwa. Żyjemy w cywilizacji łacińskiej, o tym czym dużo mówił Roman Dmoski. I ja do tej... na zakończenie powiedział Koneczny. jedno zdanie, które powiedział Jan Paweł II podczas pewnej pielgrzymki. Niech wstąpi duch Twój. I odnowi oblicze Ziemi. Tak to jest. Ziemi. I musimy się o to modlić, żeby nie było gender, tylko małżeństwo, to jest związek mężczyzny i niewiasty. Dalej, i żeby nie było tak, że. Związki homoseksualne mogą adoptować dzieci, bo mogą brać z domów dziecka i deprawować dzieci. Nie to, że te dzieci są pokrzywdzone, to dalej będzie się ich krzywdzić. I czwarty filar to jest walka z islamem. Islam, proszę Państwa, zalewa Europę. Dlatego musimy powstrzymać. U nas jest około 7 tysięcy e, ludzi z krajów muzułmańskich. Jak się, gdzie są wbudowane? E ich kościół, można powiedzieć, meczet. No mają w kilka. Ale no w Warszawie jest bardzo ciekawym miejscu. Tak. W pobliżu Reduty Ordona. No właśnie, no tak, ktoś wyraził zgodę na to i tyle. Dlaczego nie wyrażają zgodę, żeby, żeby w krajach muzułmańskich, na przykład w Iraku, budować kościoły katolickie, tylko tam za, za wiarę odbiera się życie. chociażby Państwa, hmm. e, tym aspektem będziemy kończyli. Mam nadzieję, że Wasze serca zostały obudzone, że zacznijcie zadawać pytania, tak jak powiedziała Beata, Pani Beata Szydło. Dokąd zmierzasz Europą? Czemu i Polsce? Tak, popieramy Komitet Wyborczy Wyborców, Prawdziwa Europa, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Niech zmieniają oblicze tej ziemi. Dziękuję.